Některá kukáš. Tady to bylo tohle tu žanty. Ne, to bylo tu žanty. Dobře mluvě. I taky. Přemýká. Dzień dobry. Namykamy jeszcze raz wszyscy. Dwie dłonie. Tak. Ja puszę. Tak. Dzień. Dobry. To jest komunikacja. A to ma głuchymi i słabosłyszącymi. Krzyczeć. I tak ja nie jestem głuchy. Mogę tłumaczyć, aby uszy zatkała. I przedstawiam. Nagrywam, że Arkadiusz Padak, kto o to ma myli, że jest aktor Arkadiusz Padak. A oni myśleli, że to samo. To nie jest to samo, ja jestem inny, a aktor jest inny. Ale imię nazwisko jest takie tam identyczne. Kim ja jestem? No, jestem osoba niesłysząca. Jestem aktorem w teatrze, przedstawiam teatrze, jestem muzykiem. Proszę Państwa, nie dziwi się, że głuchy mogą grać muzyk. Mogą. Tancerz. Na pewno widzieliście, że osoba głucha tańczyła tanie gwiazdkami. Kto oglądał? Podnieść ręce do góry. Czy ktoś widział? Jedna, druga, trzecia. A reszta ja? Śmiało. Nic. No. Muzykiem. Podaję przykład, że ja układam muzykę. Nie słyszę, ale słuchawki. Tak. Albo aparat słuchowy. I też gram bez tego komputera, ale grzechy, krzesło, podłoga, krołka, papiery, gram muzykę. Taki instrument. A jeszcze nie tylko, jeszcze głosem. Posłuchajcie moim głosem. Chcecie posłuchać? Jak ma nam? Skąd się wzięło? Chodziłem do szkoły. Pani lokopeta była taka ostra, wymagająca, musiała ćwiczyć lokopetę tak na gardło, a o e gwiezdny, a b gwiezdny, i dlatego już zaczęło od tego rok po roku. Uczyłem się muzykę i sam tworzyłem muzykę. Ja tam kram. To cały dzisiaj. A dzisiaj będziemy uczyć, czym jest pojęcie zamykane. Czy ktoś widział pojęcie zamykane? Jedna, dwa, wiadomo. A reszta? Dlatego, że to jest bardzo mało pokazane, takie popularne. 6 lat temu, 7 lat temu prosiłem telewizję, żeby pokazać, czym jest pojęcie zamykane. A nie, ja mam inne sprawy, kotam. Hej, spoko. Ale dziękuję tutaj organizatorzy, mnie zaprosili, jestem bardzo zadowolony, że już krok po kroku. Krakowie już była, Krzyszyny już były, w Legnicy, we Wrocławiu już było Muzeum Pana Tadeusza, a tu ponownie. No, czym jest pojęcie zamykane? Tak? Nie wiesz się. Tłumaczenie pojęcia to niezwykle trudne zadanie.
nie tylko trzeba przekazać sens tego, co poeta miał na myśli, ale jeszcze ubrać tę formę poetycką. Już w przypadku tłumaczenia poezji jednego języka fonicznego na drugi jest to bardzo trudne. A co dopiero, gdy chcemy przetłumaczyć na język migowy? Czy to możliwe? Ja mam jedno pytanie. Jeżeli Państwo nie rozumiecie moje wypowiedzenie, głosicie, a tłumaczka przetłumaczy gramatyczne. OK? Uśmiechnie. No. Jest to możliwe? Każdy język ma swoje sposoby na wyrażenie piękna. Mówi to rymy, suplentna gra słów, operowanie na skojarzeniach. Także języki migowe korzystają w ten sposób rymem. Może tu być rytm migania. Kształt dłoni, wykorzystanie przestrzeń, możliwości jest bardzo wiele. Język migowy, to ta tłumaczka, to jest tłumaczenie słowa, albo w jakiś sposób ułatwianie komunikacji. Ta poezja jest trochę inaczej. Polski język migowy trochę wypuszczają jakby tłumacz znaki. A później będzie poezja visual, vernatural, to jest zupełnie inne. Na czym to polega poezja? Rodzaje poezji ma 5. Jakie? Poezja liczbowa. My umiemy liczyć. 1, tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A dalej jest 10, 11, 12. Ale tutaj tylko to 9. Czasami 10. Jak to wygląda? Mykamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak dalej. Nie kojarzy się. Jak pokażę. I mam tutaj filmy pokazane, jak to wygląda poezja migana. Pojedynek. Ja to przetłumaczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wiecie, o co chodzi? Na początku jest trudne do kojarzenia. Kobieta, konwój. Tak? Pokazała ten pistolet. Wygląda. 1, 2, tak, 4, 3 i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tak wygląda poezja migady. Cała przestrzeń, mimikę. Można tak korzystać z poezji migady niż powie. Ale to inne. Poezja imienna. Tak można pokazać. Ja mam na imię A, R, E, K. Tak? Ale babat będzie. Pokażę, jak to wygląda. Ja pokazuję Arek. Tak? Pokazałem A, pokazałem R, E, K. Zapamiętaj. A.
Ida. Dobra, Grycie. A wstawanie rano, budzi, krek, czy idę? Kto ma imię takie długie, to trzeba wymyślić. A ja mam krótkie. Nie chcę Arkadiusz. Następne, trzecie. Pojednia ABC. Właśnie, to jest alfabet. A do Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, I, Z. Nie używamy U, nie używamy U i nie używamy H, ten poezji mi kadę. Hej, wyobraź sobie, A do Z. Każdy sam można to wymyślić. Ja wybrałem jeden film, który fajny kolega pokazał. Taki pomysł. A do Z. Potem wytłumaczę, o czym on opowiadał. I wpuszczam taki film Śpioch. Rano wstaje, patrzy, która kogina, spójrzmy się, hej, znów co? Właśnie, ubiera się szybko, biegam, szybko biegam, przyjechał taksówkę, szybko jedzie, szybko, zamykałem i biegam, idę do szkoły. Ojej, utłumiłem się te szkoły. Wiem, że nie zauważycie alfabet ABC. Jeżeli ta osoba na ABC, języku migowym, to okej. Okay. A tutaj w szoku. O to chodzi. Bo gubiliście alfabet. I on od początku robi A do Z. Tak? A i tak dalej, i L, i M, po kolei zrobił. On ćwiczył prawie 3 miesiące. Ćwiczył z Półbową inaczej. Tak wygląda poezja Mgana, alfabet A do Z. Tak? Następna poezja Kształku. Wybiera tylko literę, na przykład B, cały czas pokazuje nam B. Dom, czy drzewo, czy to takiego. Albo L, albo M, albo liczba, jeden, cały czas tu tamo, albo dwa, cały czas tu tamo. I znów ktoś, osoba, wymyślił taki kształt. Pokażę ten film. Pojęcie mykania dżów i zając. Kto na opowieść dżów i zając? Literatura. Tak. Zając biega, a dżów już powoli biega. A on już przygotował. Fajnie. I znalazłem tę osobę. I na pewno tu jest teraz pojęcie kształt dżów i zając, kształt B.
kojarzy się trochę. Już wiersze, tak? Nędzy mgowy. Poruszone. Ja, on, przegra. Tak? Idzie. Ja trochę nędzy mgowy. Tłumaczenia. A ja tego nie używam, tylko inaczej. To jest bardziej ciekawsze. To się nazywa visual vernacular. Ja nie umiem mówić po angielsku, ale ja mówię wał-wał, skrót, jaki mi kojarzy. No. Tu jest bardzo zagadka. Ja nie używam rysemniki, nie używam imiona, nie używam hałtu. Ja używam to. Wał-wał. Jak to wygląda? Mogę być sposobem na to, aby pokazać ludziom piękno kultury Głuchy. To jest kultura Głuchy, inaczej ma zachowanie. Tak? Jest formą ekspresji teatralnej, która łączy się elementy takie jak mimika twarzy, pantomima, gesty, elementy języka mimikowego, storytelling i poezję kształtu ruki ciała. Za pomocą całego ciała, ruku, dłoni, gestu, mimiki można opowiedzieć historię, która będzie zrozumiała zarówno dla osób słyszących, jak i głuchych. Nie zawsze osoby słyszące rozumieją. Wał-wał nie tylko pokazuje piękną języka ciała i gestów, które jest integralną częścią świata Głuchy, ale też może stanowić most między tym światem a światem osób słyszących. Więc tak wygląda. Są zasady. Na początku nie wiedziałem, że są takie zasady. Wyjechałem za granicę i oni tworzyli tam swoją poezję. Ja tego się nauczyłem. Dzięki to można się łączyć wokal w języku mkowi. Można to korzystać. Poezję, opowiadanie historii tłumaczenia języka mkowego. Można to korzystać. Jak to wygląda? Powoli i szybko. Myślicie, że powoli to ta idea, a szybko to tak? Nie. To jest zupełnie coś innego. Ja wybieram tak. Ciekawy jestem. Ja zapytam, jak się myka słoń. Nędzy mgowy, ja nie chcę tego. I ja wymyśliłem tak, o. Ale to wam tak. Głowa, tak. I mamy te. Kojarzy, tak. I na przykład, ja. O. Słon. Nie kimika. A. Tam. Wybieram powoli. No. Tam kamczy. Zrozumiały? Tak wygląda.
就上天了，没有我就好理，对，就要不落个朋友，要不要想，再不要再发些，对。Pokazałem powoli słoń, tak? A teraz palić próbuję szybko. Brawo! Dziękuję. Tak wygląda. Powoli i szybko. Prawda? Tak? Albo powoli to różnica kremy, to jest pierwsze, a jeszcze to inne zasady, to co tyłu, nie chodzi o to tyłu, kroki, tylko to ja pokazałem słoń i chciałbym, żeby ktoś próbował to tyłu. Pani, zapraszam. Dobra. Tak. Jest to bardzo ciekawe. To trzeba przepilować, żeby nie gubić. O. I teraz to pokazałem słoń i tak. Cofnę do tyłu. Pół na pół, dobrze grę. Bardzo dobrze. Tak pierwsze. A uszy. Tak. Teraz pytanie. Która pierwsza, prawa czy lewa? A lewa, bo teraz zaczynamy, tak? Dokładnie. Ktoś pomyli, na przykład prawa ręka pierwsza, prawa ręka lewa, tak? Ktoś pomyli, o, kto patrzy, tak, dobrze nie robiła, dziękuję. Dlatego ten trzeba uważać do tyłu. Pierwszy, drugi i to najpierw zamyka i wtedy. W taki sposób tak wygląda. A inny? Zatrzymanie ruchu. Lód. To jest bardzo dobre dla mnie. Dlaczego? Widowny tam patrzą. Pokazałem. A ten już kada, macha się, nie mogę kupić, nie? I zatrzymuję i patrzę na siebie, a ten już szysza. Koniec? Gitara, nie? To patrzę na ciebie, aż przestaje. A wtedy już. Czasami ktoś nie zwraca uwagi, a wiesz, szysza. O co chodzi? Tak pierwsze. Sztuki, które mnie przeszkadzają. A drugie, ja na przykład fragment zapomniałem coś, dzięki to zahamuję i przemyślę od początku, jak to było po kolei, a i dalej. Na przykład, mamy tak. Słon. Ja zapomniałem katary. I przypominam dalej, ta łuka słoń, a nogi już wiem. I ty. Dzięki, że ja zatrzymuję, bez ruchu. Można to korzystać, tym łatwiej. Warto to korzystać. Inne na przykład. Mały i duży.
Kto próbuje? Na pewno nikt nie chce. Przykład. Jaka jest grubnica? Długi słon? Mały słon. Też można pokazać. Albo długi ptak, zmienia mały ptak. To jest mój pobyt, tak? Tak wygląda. Jeszcze inny. Awaria silnika. Chodzi o to, mamy historię. Opowiadam, jak robię tak krótkie awarie, ten opowieść mówi, co będzie dalej. Tak wygląda słonia, a potem, co to będzie, pokażę. Słon i poluje, tak? Tu jest znak, pokazuje ruchy, że to będzie dalej. To taka informacja, że można to korzystać, tak? Co jeszcze inne? Zepsuty telewizor, tak się mówi. Takie róża, pokazuje róża, awaria, telewizor popsuje, działa i tak? Na przykład, słon biega, potem róża, zmieni się i koniec, tak? A ten osoba już robi. To jest trudne do wyjaśnienia dla osoby słyszącej. A głosy po niemykale też jest trudne. Ja tego nie używam, bo nie do końca rozumiem. Inne. Słyszymy. Akcja. Mężczyźni to lubią. Bo samochoda jeżdżą. I formuła. I radą. I bieganie, sportu takiego. A dziewczyny nie. Dziewczyny mają coś innego. Miłość. Romantyk. Akcja na bardzo lubią mężczyźni. Się to pokazują formułę, samochody, bieganie, jakoś takiego. Na przykład idzie ta bokuta. Jakoś takie akcje. A dziewczyny to idzie. Serdukos. Zupełnie inny, tak? Regulacja wielkość. Kojarzy się to? Zauważyliście filmy Żółw i Zając. Pokazywałkę wielkość tutaj jest tym. A dalej jest
Nie, tam to daleko, widzę. To jest ta właśnie wielkość ekuracja, tak? Albo nie na osoba, to tak małe, gdzie. Wtedy już widzę. Przybliżają się. Albo odległo, tak małe. Nie tylko prost, bo tak mogła, tak? Mniejszy. Na przykład słon biega, mały słon biega, a słon ma być bliżej, nie uciekaj. Samemu nie wolno biegać obok mamy. No, biegł rąkę z kakami. On tak wygląda, taki odległość, nie? A jeszcze jest te inne. Kontrola prędkości. Szybko zmienia się wolniej. Na przykład biega słon, potem patrzy. Zmienia się wolniej, tak? Albo mały słon mama idzie daleko, ja mogę czekać. Idzie mama. Gdzie ty byłaś? To jest taka prędkość. Szybko i zwolnij. Jak tam oku jadę, ja? Jadę co 70, 30. Policja. No, przepraszam. 70 godzina, a ja co 70. Następne. Bardzo lubię taką przedstawianie. Książka zmienia się ptaka, tak się mówi. Transformation. Przykład. Czytam książkę. Czytam opowiadanie o ptakach. Zmienia się, tak? Fajnie, tak? Albo chłopak idzie, tak? Do góry. Kwiaty krucha. Albo tak, kwiaty krucha. Zmieniam. Tak nie wiem. To się nazywa transformation. Moje ulubione. Jeszcze są inne gatunki. Wiadomo. Oko, usta, nos, buty, tu, wszystko naturalne. Oko takie może być. Albo oko taki. Pachniałem jaki, albo tak, uszy takie, różne są, tak? Buty są różne, tak? Obcas, idzie tak buty, obcas. Albo szybki buty, albo lekki buty idzie. Tutaj chciał. Albo wszystko radę, tak? Po kratkę też mogę wszystko. Nawet nocy taki ma, albo taki noc. Mnie kaje bardzo ważne.
Jeżeli ja pokazuję mimikę wesołe, to trzeba pokazać wesoła, a nie... Kto patrzy, o, kot nie tak. Albo uśmiech, idzie, twoja radość. Jak pastel idę, ptaki, o, fajnie, drzewo. Albo mimikę, kobieta, taka zdenerwowana. Albo mimikę głos. Dlatego kultura, których pokazują mimikę językomikowi. Nie lubię takie sztuczne, na przykład. A ty te groty? Uśmiech, nie? No to się nie chcesz. A mam krzyż. No nie. A ty wodę chcesz? O, rozumiem, to mogę dać. To takie komunikacja twarz. Dzięki mogę odpowiadać. A jeszcze na przykład szejk tam pali. O, panie zamyślona. Myszy. To już wiem. Takie. I patrzę, tak? Mimika jest najważniejsza. Tak? Jeszcze inny. Mowa ciała. Było oko, ucho, nos, buty. Nie? Mimikę, wiemy, uśmiech, smutny, wesoły, złość. Tak? A teraz ciała. Tutaj. Ciała. Albo szybkie. Albo różne. Nie tylko ludzie, ale zwierzęta też. Na przykład ptaki, że... I mimikę robi tak. I łapie. Albo ptak zmienia się na motyl. Ptak. A motyl mimika robi. Jest tutaj ciało. Całą myślała by je i ucieka, bo ptak łapie. To jest trudne, ale ciekawe, tak wygląda. No. Jeszcze. Dalej. Ojej. Tak to wygląda geografia. Tak? Mamy słon. O. Trzeba. Tak? Tutaj. Kamień. Słońce. Co jeszcze? Wystarczy? Wystarczy, dobrze. I zaczynam poezję. Słon idzie. Mogę zastanowić tutaj drzewo. Drzewo kierusza. Znowu powrotem. I tutaj kamień. I słońce gorące. Tak wygląda opis. Był może, że ja nie chcę. Ja zmieniam księżyc. Na przykład księżyc. Można. Dodam na przykład gwiazda. Jak można? Zaczynam idzie. Albo różne są.
pokazane. Ani w głowie ma nasze spojrzenie i mózg, jak coś robi. Tak można. Albo nie chce. Zawsze jak przygotowuję poezję, rysuję na papierze. Albo ktoś może zrobić na kamerze i zagląda, czy dobrze, czy źle. Tak? Tak wygląda przygotowanie poezji. Ja zawsze robię na papierze. A to trzy razy powtarza rytmy. Na przykład było pokazane człon biega. Pan jeździ autem, przygotowuje herbę. Znowu słon i ptaki, i drzewo. Znowu słon. To jest symbol, potem jak tytuł. Gdyby oni wiedzieli, tylko słon. To jest symbol. Tak wygląda. Jeszcze inny. Bardzo rzadko to. Symbol na przykład flaka. Albo znaki auta. Mercedes albo Audi. Takiego. To jest logo. Zatrzymuje hełd. Na przykład idzie wolko. Flaka. Nie rucham. Nie puszczam. To tak wygląda. Logo bez ruchu. Bardzo rzadko tak używają. I panorama tak wygląda. To trzeba umieć na pamięć. Nie mogę go gubić. I tak wygląda. Od tego zaczyna. To. Albo na odwrót. Drzewo, słon, kamień, krzewo. Zaczynamy od perora. Na przykład słon idzie. Zaczynamy. Drzewo, słon, kamień, krzewo. I to taki panorama. Albo idzie kobieta. Dom. Idzie dom, dom, drzewo, ptak. Panorama. Tak wygląda. Nie musi być wszystko. To pierwszy, drugi, trzeci, zasady, czwarty. Nie musi być wszystko. Na początku też tak myślałem, że musi być wszystko. To. Poproszę pana. Moje polecenie mówi tak. Jeżdżę auto prosto, potem skręcam w prawo. A w Janimikowie mi kata. Jeżdżę prosto, potem prawo. Właśnie ja tego chcę. Gratuluję cię panu. Dziękuję. Tak wygląda jedno film, kilka słów. Na przykład, pan idzie prosto ulicy, skręca w prawo, potem w lewo, zauważyła, że sklep Loty. A?
Ile ja pokazałem? Dwa filmy. Idę, skręcam, prawo, lewo, stop i loty. To tak wygląda. I koniec. Zadanie domowe. No. Tego używałem już wiele lat. Przywiązany poezję mykalną, przywiązany wokal języku mykowy, używam. Przywiązane na przykład filmy opowiadane. Nawet tłumacza mogą na to korzystać. Moje przedstawienie pokażę na tytuł Świat. To jest w świecie, tak? Pokażę mój byt. Ta opowie, to ta była. Na pewno trochę się pogubiliście. To jest normalne. Na początku pokazałem, że jest planeta. Tak? Potem Ziemia. Lecę do Ziemi. Pustynne, Sahara. Co się dzieje tam? Słoń. Biega, co się dzieje? Jedzie auto i przygotowuje polowanie. Stop, koniec. Nie chcę tego patrzeć dalej. Drugie miejsce, kontynent. O, piękna dziewczyna, chciała poszukać partnera, ten facet nie zainteresował papierosa. Dobrze. I trzecie, czołgi, ludzie, fajnie tak było.
I stop. Ja zadawałem pytanie, które jest dobre. I pokazałem te palcem, to znaczy, że ludzie dostworzyli. To jest mój pomysł. To było pierwszy pokaz 12 lat temu. I całkiem to samo. Inne pokazy, tak pokazałem. Nawet było trudne zadanie, że kobieta rodzi się dziecko. Pokazałem dokładnie film, jak w filmie. Dziewczyny, Basio. A skąd ty wiesz? No film, to nakradowałem film. A skąd wiesz, dokładnie taki, czy taki? Ja. Można pokazać naturalny, wizual, przestrzeń, tak? Inne poezje, na przykład ta Grzecka, czerwony kapturek. Można pokazać, że czerwony idzie, raz, i... I tak pokazał opowiadanie, czerwony kapturek. I ostatnie podsumowanie. Czy ktoś zapytał na kartkę opowiadanie świat albo czerwony kapturek? Nie. Baki się. Zapomniałem to napytać. Nie tak się przetłumaczyć. Nic. A i tak samo nie tak się przepytasz. Kiedyś redaktorka dwa razy wypytała. Koniec przedstawienie i przychodzi i mówi, a może pan jeszcze raz powtórzyć, co to było? Ja? Tak, w rok i na pamięć. Ja takie opytam. Dlatego tłumaczyłem. Ona, proszę, jeszcze raz opowiesz. Dobrze. Dlatego mówię, że nie tak zapytasz. Przykład. Kwiaty rośnie. Tak powiedziałem. Tylko mnie pyta, jakie kwiaty? Tulipan, mak, stokrotka? Dlatego ona pyta, powtórz, jeżeli chodzi o kwintne kwiaty, każdy wie, to jest kwiaty. Każdy sam wybiera nazwę. Ja mogę powiedzieć tulipana, a ta pani na przykład, nie wiem, cokrotka, albo ta pani mówi, nie wiem, inne nazwy. Dobrze, to nie źle. Jeden pokaz ma wiele wyobrażeń. Na przykład, jedzie auto. Pytanie, jakie auto? SUV, zapad, czy kombi, czy Mercedes. Auto to auto. Nie? Dlatego nie takie dokładnie opytasz. Na przykład, dziewczynka idzie włosami. A jakie? Loki, czy prosty, czy długi, czy krótki? Ostatnie podsumowanie. Nie takie zapisać, to powiedzieć tymi słowami. Tak wygląda poezja Mikade. I współpracuję z Fundacją Fonis. Tam są kilka filmów. Nie tylko kilka filmów Fundacji Fonis,
ale na YouTube albo inne strony. Chciał tam fragment. Dlatego jestem wolontariuszem w Fundacji Wolisz. Przedstawiam to. Macie jakieś pytania? I mamy trochę czasu. Śmiało. Wszystko powiesz. Czy ma pan ulubione wiersze? Przepraszam, czy ma pan ulubione wiersze? Mam bardzo dużo. Pierwsze to moje ulubione Świat, a inne, na przykład moje ulubione do Latarnik. Coś pani zobaczysz? Wiesz, co to jest, ten facet? Latarny, który zapalał świeczkę. Schodzi do góry. I zagląda, kąd tam jest morze, statek, ptaki. I tak pokazałem drogę, upala je. I idę do latarny. Pytania? Ale to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Brawo. Brawo. Dziękuję.